Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na EU5 i będziemy dalej tutaj dopychać sobie lożki, dlatego że w ten weekend mamy ponownie event epicki, może ja tutaj coś poprzebieram, no i dobrze będzie jeszcze kilka leveli docisnąć. Oprócz tego mamy level epic z kalendarza dzisiaj, więc też dobrze będzie go odebrać na wyższym levelu, także coś tutaj pokombinujemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagram i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach, jak tam progresik, powiedzmy, co ostatnio osiągnęliście, no i przede wszystkim jak tam w szkołach, dlatego że już pytam o to chyba drugi albo trzeci raz, no ale mamy już dzisiaj środę, tak naprawdę już tam, powiedzmy, jakoś się orientujecie, jeżeli przede wszystkim zmienialiście szkołę, macie nową klasę, to dawajcie znać w komentarzu, jak tam wam idzie, czy wam się podoba i ogólnie jakieś wasze opinie też sobie chętnie poczytam z racji właśnie tego powrotu do szkoły. Dobrze, jeżeli chodzi o tego zwiadowcę, to co tutaj się zadziało od ostatniego odcinka? Tak naprawdę nie za wiele. Powolutku tutaj oczywiście codziennie klepiemy awkę, jakieś tam codzienne czynności. Aurę mamy 10 w tym momencie. Tutaj oczywiście arenka, w sensie zarządca areny, no powoli również idzie. Już cały jest platynowy, to co już chyba w ostatnim odcinku mówiłem. No i tutaj tak na razie na odwal poulepszałem te budynki, bo robiłem oczywiście ofiarę przed odcinkiem, bo będę chciał jeszcze poszukać runek lepszych do broni, ale to zaraz do tego przejdę. No i co więcej, tutaj nic, jeżeli chodzi o wiedźmę, no to już mamy troszkę tych czarów, pojawił nam się czar na broń, jak widzicie, więc to też na pewno jakoś tam pomoże w lochach, tego chyba ostatnio na odcinku nie było, jak dobrze pamiętam. Jutro, czyli 7, będzie kolejny czar, może to będą rękawice, fajnie. Musimy jeszcze poklikać środowiska, bo już tutaj w większości środowisk będę robił ostatnie przejścia, tutaj mrok sobie już zamkniemy, ptasie muszę ubić paladona, to nie będzie żaden problem, żeby właśnie już tego paladona złapać w przyszły weekend i sobie zacząć ulepszać. Tutaj tak samo muszę zamknąć w ogniu, no w ogniu to jeszcze, ale może jakieś środowisko ubijemy, no i w wodzie tak samo jeszcze, więc no średnio te środowiska wyglądają, patrząc na topkę, którzy już tam karmią od jakiegoś czasu ostatnie pupile, to tak średnio, no ale jest jak jest. Dobrze, lożków oczywiście nie ruszałem od ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o moją twierdzę, to mam 15, to już było chyba ostatnio, no i w końcu udało mi się zebrać surowce na tą 15 salkę, wreszcie tutaj, powiedzmy, jakoś pomagam gildii, w sumie tych 15 salek nie ma jakoś bardzo dużo, tak czy inaczej pomagam jakoś gildii, żeby te właśnie czarne gemiki dropić. Jeżeli chodzi o tutaj pod ziemię, no to serce mamy 13, traktor 12, no i trenera też ostatnio sobie ulepszyłem na 12. Tych dusz na razie nie mam, żeby dalej coś pocisnąć, no ale właśnie, trener też nam się pod te lochy przyda. No i tu kwatery 14, teraz będę leciał kwatery dalej, natomiast muszę sobie zebrać więcej kamienia, pewnie na dniach mi się to uda zrobić, na razie jakąś akademię buduję, żeby się tylko coś budowało, wiadomo jak to wygląda. W gildyjce też bez zmian, ciągle jakieś kończenie gier, ciągle jakieś roszady, zmiany, dużo osób właśnie wychodzi do innych gildii, dużo osób, tak jak mówię, kończy grę, więc niestety nie jest to, no powiedzmy, tak jak, nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać, jeżeli chodzi o tą gildię. Nie wiem, co tutaj się dzieje, szczerze mówiąc, bo ja mówię, nie zajmuję się żadną rekrutacją, ani nic takiego, no ale na pewno jakoś to tam podcina skrzydła, co już wielokrotnie mówię przy okazji odcinków z EU5, no ale niestety, no tak wychodzi, jesteśmy na razie top 4, nie ma tragedii, finalnie nie ma jakiejś ogromnej tragedii, no ale zdecydowanie mogło to wyglądać lepiej, jeżeli nie byłoby właśnie żadnych skoczków i tak dalej. No i wszystko, nie? Jeżeli chodzi o to, to wszystko. Topkę wam jeszcze mogę pokazać. Tutaj w tym momencie najwyższy level 360, THC ma 357, więc tutaj Dartalized, troszeczkę mu odskoczył na 3 levele, nie wiem, co tutaj THC planuje, no ale Dartalized wydał na tą postać 314 tysięcy grzybów na EU5, które jutro w zasadzie obchodzi 2 miesiące, więc 2 miesiące wydał 314 tysięcy grzybów, także no level jest uzasadniony, można by powiedzieć. Tak wygląda topka, można sobie prześledzić, nie ma tutaj no nic chyba ciekawego, tak mi się wydaje, w sensie no wygląda to tak jak zazwyczaj na serwerach. Serwer oczywiście dość mocny finalnie, są dwie mocne gildie, Tavern Flotte, Order 66, sporo mocnych graczy, nie jest to jakieś tam EU1 wydaje mi się, a nic takiego. No ale mimo wszystko serwer z perspektywy czasu trzyma całkiem niezły poziom. Ja tak w ogóle zauważyłem, że jeżeli chodzi o to EU5, to ja tak, wiecie, zmieniam zdanie. Na jednym odcinku mówię, że jest słaby, zwłaszcza tam po jakimś tygodniu, dwóch tygodniach tego serwera, potem, że mocny. No ale jest tutaj sporo mocnych jednostek, nie ma co się oszukiwać, więc wygląda to po prostu tak, jak wygląda. Dobrze, jeżeli chodzi o gildię, to tutaj nic się nie zmieniło chyba od ostatniego odcinka. Twierdzę, pupile niezbyt istotne, podziemia w sumie też niezbyt istotne i tyle. Tak na szybko przelecimy.
bo tak jak wspomniałem, za wiele się nie zmieniło. I właśnie, co ja tutaj dla Was mam? Zacząłem sobie szukać przed odcinkiem runek do broni, bo w tym momencie mam wszędzie 18, natomiast ja mogę znaleźć teraz już jakoś, no 22 chyba to jest max, ale jak znajdę jakieś 21, to też będzie git. No i chciałem to pozmieniać, natomiast zaczęło mi lecieć sporo epików. Między innymi poleciały mi takie rękawice, które sobie wymienię, bo tego pancerza mamy tylko 22%. No i zobaczcie, poleciała mi taka broń. Ona kosztuje 10 milionów, 40 średnich, całkiem przypadkiem, no ale musimy ją ubrać. Koniecznie musimy ją ubrać przed jakimś tam klikaniem. Ja teraz nie mam niestety golda, więc musimy tutaj troszeczkę tornadka porobić, żeby tego golda sobie nafarmić. No ale tak czy inaczej, bardzo fajna broń, bardzo mocna. No i spróbujemy z tą bronią coś więcej podziałać. Na pewno nam to pomoże, na pewno będzie to wyglądało lepiej. Dobra, tu jeszcze pokonaliśmy, jakiś tam goldzik się farmi, tutaj tak samo, zwiadowcy, magowie. No tego tornada tu trochę popchniemy z tego co widzę, komendant też nam padnie, z magami nie ma żadnych problemów. Chyba na jakimś kolejnym wojowniku się zatrzymamy. Natomiast dobra, może level w ogóle dobiję jeszcze tym tornadkiem, chociaż teraz mamy tego gula nocnego. Ale okej, on nam jeszcze padnie, po tym magusiu, dokładnie, mamy 331 level. Okej, trochę golda nafarmiłem. To mogę dać do kotła, te w sumie rzeczy to mogę posprzedawać. Tu w ogóle łuczek za 10 baniek już, to sobie zostawimy do jakiejś wiedźmy. Troszeczkę też skarbiec rozbudowałem na dniach, więc mamy troszkę więcej miejsca. No i dobra, to możemy kupić, rękawice zaraz sobie wymienię, nawet nie musimy runki zamieniać. No i szukamy lepszych runek, przede wszystkim szukamy lepszych runek. Tu mi w sumie żadna powyżej 20% jeszcze nie poleciała. Mówię, trochę rolowałem, szczerze mówiąc, przed właśnie odcinkiem, żeby tego nie robić na odcinku, bo to nie jest... O, 22%, dobra, idealna. Tak naprawdę to jest max, jaki możemy w tym momencie dostać. No ja to jego zarządcę na tym koncie troszeczkę tak no opluwam, że tak powiem. 21 może być, tutaj tak na szybko. No 21 to jest takie minimum, żeby chociaż 3% te lepsze runki sobie zdobyć, dać tam pachołkom, dać sobie to 22%, no i wtedy na pewno będzie to miało jakiś wpływ na lożki. Kolejne 22 to będzie na pewno dla Kunegundy, czyli tak. Jeszcze jedna, tak? Jeszcze jedna brońka jakaś 21 albo 22, 20 troszkę za mało, żeby zmieniać. Mamy 21, pięknie i okej, czyli tak, to sobie robimy cyk, tutaj sobie dodajemy miejsce na klejnot, to możemy od razu wrzucić do kibla, bo te surki i tak nam się nie zmarnują, dlatego że surki się zmarnują tylko w przypadku, jeżeli by to była broń. Tu sobie bierzemy razy 8, ja lubię takie ciekawostki wplatać, bo właśnie dużo osób mi pisze, jak tam ogląda odcinki czy coś takiego, że z takich nawet odcinków z klikania lochów się dużo dowiaduje, bo właśnie na przykład nie wiedziało tego, że broń z kibla nie oddaje surek, chociaż to akurat myślę, że dużo osób wie, no ale wiecie, co mam na myśli. Dobrze, teraz tak, zmieniamy sobie tą brońkę, plus 40, tak jak mówię, więc bardzo, bardzo dużo. Od razu zamienimy na 22%, żeby już tutaj nie robić czegoś takiego, jakichś tam głupich wymian. Tu sobie odzyskamy klejnocik, oczywiście cyk, ulepszymy razy 8 tak samo. No strasznie mam mało metalu, nie? Ulepszyłbym to wszystko już razy 10, ale niestety tego metalu mam bardzo malutko, kryształu mam dość sporo, także no tak to musi w tym momencie wyglądać. Dobra, i teraz tak, Kunegunda 22%, to mamy tutaj zdecydowanie cyk. No i teraz musimy 20, chociaż czekajcie, 15, 21, aha, jeszcze tutaj mamy, dobra. Czyli Magusiowi dajemy jakieś tam 21, w ten sposób, no i Barbarowi dajemy również 21, które jest tutaj, okej, świetnie. Dobra, i teraz tak, no powiedzmy, że to posprzedaję, bo mi się chyba jakoś bardzo nie przyda. No i dobra, runki jakoś tam wymienione, jakoś to wygląda, no i lecimy, portal do piekieł, czy ja go zrobię, wątpię. W ogóle mam tutaj dla Was pozapisywane jakieś portale, jeżeli o to chodzi. No i możemy sobie w międzyczasie obejrzeć, tutaj weźmiemy razy 3. No standardowo, no tutaj macie daty, kiedy te portale ubiłem, macie jak to wygląda. No ale ja to zawsze zapisuję, żebyście mieli jakiś tam, jakąś tam ciągłość. No jedyne co ubijam na tym koncie tak naprawdę, oprócz jakichś tam środowisk, ale ostatnio nie robiłem żadnych środowisk takich mocniejszych, powiedzmy, to są właśnie te portale. I w międzyczasie, jak tutaj się skończy ta waleczka, to zrobimy sobie skana na SF Toolsie. No i zobaczę, co ja będę mógł dzisiaj na tym zwiadowcy właśnie poubijać. Dobra, no mamy jakieś procenty fajniejsze, są, więc zaraz to ogarniemy. Teraz tak, ta waleczka zrobiona, teraz mamy zawali drogę, tu w ogóle zobaczcie, co dwa dni nam jakiś portal padał. Nie wiem, czy to nie było po tym przebraniu, chyba na weekendzie epickim jakimś, bo dość mocno tam pocisnąłem, dość mocno wzmocniliśmy postać. Teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika z tego co widzę. No tutaj te hity już gorsze, w sensie ciężej wchodzą w takiego wojownika. Teraz mamy 1 września, również ponad pół HP, to jest zwiadowca, nie ma co się dziwić. No i zostaje nam jeszcze jeden, jeden portal, który Wam muszę pokazać, który ubiłem chyba wczoraj, jak się nie mylę. No i oczywiście wiadomo,
Spróbujemy sobie zaraz ten portal, który mamy, no ale raczej go na raz nie zrobię, raczej tutaj nie ma w ogóle opcji, więc będziemy musieli się obejść smakiem, ale spróbujemy. Jeszcze dobrze to zrobić przed lochami, spróbować to zrobić przed lochami, no bo wiadomo jak to wygląda. Dobra, teraz mamy tego oprawcę, ten oprawca to jest znowu wojownik, mimo że bije różdżką, tu jakieś mocne kryty z naszej strony, no tak dość close, ale nam się udało go ubić, więc super. Dobra, środowiska to może poklikam na koniec, żeby wam pokazać. No i teraz mamy kogo? Teraz mamy Magusia, no to z Magusiem na pewno go na raz nie zrobimy. Dokładnie, niestety mu bardzo mocne hity wchodziły, trudno. Lecimy do tego tornada, tornada sobie ubijemy tyle ile możemy. Mam tutaj tak, jeżeli chodzi o procenty na lochy, to mogę wam powiedzieć w międzyczasie. Suworyt Snape, na niego mamy 17%, dość dużo. Na Cerbera mamy 4, Vala Raukar 2,60, 13 piętro w mroku, Kołek Van Helsing 1,14, Dr. Banks 0,96, Odin 0,94, Gruboskórny Gerd, siedziba główna firmy Playa Game 0,76, Esteros tylko 0,19, niestety na tego Magusia, więc to jeszcze za mało, może po weekendzie epickim by nam się udało, no ale tak czy inaczej, no to 13 piętro jakoś tam ruszymy, może tego właśnie z Playa Game, z tego gruboskórnego Gerta, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast no jakiś tam expik wpadnie, jakieś tam levele na pewno wbijemy, no już w sumie jeden z samego tornada nam wpadł, no ale coś tu jeszcze możemy podziałać, coś tu jeszcze możemy poklikać. Dobra, teraz nam wojownik padł, teraz mieliśmy Magusia, nie wiem czy te 4-2-7, 4-2-8 to nie byli jacyś mocniejsi wojownicy, czy to nie byli jacyś, no nie były jakieś bloki po prostu, więc teraz to tornado może nam pójść sprawniej. Fajnie by było już w ogóle dojść w tym tornadzie do 4-8-6, czyli do tego bloka takiego mocnego zdecydowanie, czyli tego sinego gula, no ale nie wiem czy nam się to uda, szczerze mówiąc. Zobaczymy, ale czy to już dzisiaj na odcinku zrobimy, to nie jestem pewien, szczerze mówiąc, ale możemy poklikać. Możemy oczywiście poklikać, popróbować, zobaczymy jak to wyjdzie. Ci wojownicy teraz już dość łatwo padają, no ale to jest nadal, o Jezu, to jest jeszcze 50 tornad niecałe, 48 w tym momencie. No to chyba nie, chyba się na czymś zablokujemy, mam takie wrażenie, ale mówię, jak pokonujemy tego 4-2-7, 4-2-8, nie zwróciłem uwagi na statystyki, ale tak z głowy mówię, to potem już lecimy ciurkiem. Lecimy ciurkiem jeden za drugim. No i może by to jakoś siadło, ale no to wszystko w czasie się okaże, że tak powiem. Dobra, mamy dalej, teraz mamy wojownika, zobaczmy, tu w ogóle jakieś nam lecą itemki, to dość tanie, no a te droższe możemy pozostawiać. Może akurat będzie chciała wiedźma, z racji tego, że mamy, wiecie, troszeczkę miejsca, to w ogóle zadychę, to też zostawimy. I czy mamy coś jeszcze droższego? Tak, mamy ten trinket droższy, to sobie ustawimy w ten sposób, żeby było wiadomo, co do tej wiedźmy chcemy oddać. Jeżeli chodzi o moje statystyki jeszcze, no to jak widzicie, nie wyglądają za dobrze, w sensie mamy więcej wytrzymałości aniżeli zręczności, to wszystko wynika z czarnych gemów, jakieś tam ilości pupili i tak dalej, no ale teraz sobie idę właśnie tylko i wyłącznie w tą zręczność, żeby jakoś to tam wyrównać, żeby tej zręczności mieć więcej, no bo niestety te moje staty pozostawiają wiele do życzenia, no nie? Przez to, że mamy właśnie pupili tutaj w mroku złapanych 15, w świetle 13, no to ten bonus od pupili sprawia właśnie, że tego HP mamy więcej. No ale dobra, to nie jest jakoś bardzo istotne. Próbujemy dalej. Teraz mamy podłego liczy krupę. Podły liczy krupa. 443 tornado z tego co widzę. No i czy jego zrobimy? Zrobimy, ok. On nam jeszcze padł. Teraz mamy kolejnego wojownika. No to tornado tak można klikać i klikać. Przez to, że my jesteśmy zwiadowcą, to no ci wojownicy są ciężcy, ale właśnie jak siądzie jakaś taka, wiecie, złota próba, no to nagle, nie wiem, wydamy 100 grzybów na jednego przeciwnika, czy tam nawet więcej. No i nagle złota ta próba i to siada, no ale wiadomo, no nie będziemy tak non-stop robić, w końcu się tutaj na pewno zatrzymamy, bo to by poszło bardzo dużo grzybów, ale jeszcze z jeden level z samego tornada, jakbyśmy wycisnęli, na pewno by to było przyjemne. Teraz mamy Magusia, który padł dokładnie, bardzo łatwo, ci magowie w ogóle w tym tornadzie nie sprawiają jakichś ogromnych problemów, nawet dla tego zwiadowcy, jakoś to wszystko sprawnie pada, no tutaj zazwyczaj, tak jak właśnie wspominam, największymi problemami, jakie mamy właśnie odnośnie zwiadowcy, to są, w sensie odnośnie ogólnie tornada, to są wojownicy, no nie? Dlatego, że no, na każdej klasie postaci tak to wygląda, że zwiadowca w tornadzie raczej prosty, maguś raczej tak samo, no a jednak wojownik, no to widzimy jak to wygląda, jakiś tam bloczek. Teraz mamy 447, ok, on nam jeszcze padł, mamy maszynę do zabijania, która jest zwiadowcą, chociaż zobaczcie, że na tych magów i zwiadowców też już trochę niestety tych grzybków musimy wydać. Teraz mamy nietoperza, znowu wojownik niestety, no ale już jesteśmy bardzo, bardzo blisko, żeby kolejny level wbić, więc dobrze by to było zrobić, no ale tu dużo grzybów idzie, powiem wam, dużo grzybów idzie na to przeklikiwanie tornada i czy jest to tego warte? Nie wiem, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, pomimo tej zmiany broni, w ogóle w tej broni super był rozrzut, więc w ogóle brońka, można by powiedzieć, że idealna.
No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy, jak tutaj, czy dalej pociśniemy po prostu. Powiedzmy, że jeszcze na niego, okej, okay, miałem mówić, że z 50 grzybów, ale jednak nam padł. No to powiedzmy, a no i ten też nam padł. Teraz mamy gula bagiennego. To już jest 450 tornado, więc zobaczcie, już tutaj dalej pocisnęliśmy i zostało nam jeszcze 35 tornad, jeżeli dobrze liczę, do tego właśnie większego bloka. No dawaj, dawaj. Ten nam chyba da level, jak się nie mylę. Już chyba on nam da 332. Dobra, czyli dobijemy level 332 tym tornadem, mam nadzieję, że nam się uda. Potem polecimy do kolejnego wojownika, o ile ten 452 to nie będzie wojownik dokładnie. Nie, to jest zwiadowca, więc jego jeszcze możemy ubić. No i teraz mamy wojownika, chociaż tutaj co chwilę bliskie próby. Jakiś miękki się ten wojownik wydaje. Ale dobra, level dobiliśmy, coś tam jeszcze porobiliśmy. To możemy posprzedać, bo jest dość tanie. To tutaj sobie damy w tą zręczność. No i okej, dwa levele z samego tornada nam wpadły. No to jest niestety taki etap. Teraz już lecimy do normalnych lochów. To jest niestety taki etap, gdzie właśnie... No już coraz ciężej idzie wbijanie tych leveli, nie? Tutaj już jest naprawdę takie maksowanie straszne. Dwójka wybrańców Iron. Czy ja chcę klikać na pałę, czy po prostu poklikam to, co mogę i zrobimy jeszcze jednego skana. Chyba tak zrobię po prostu. Vala Raukar, 2,60%, to jest paladyn, on też nam jeszcze powinien paść. To jest właśnie to, że na tym etapie, mając jeszcze takie runki, jakie ja mam, bo tutaj no zdecydowanie te mocniejsze runy by się przydały. Jak nie mamy jakoś mocno dopchniętej kopalni, bo ja mam ciągle dziesiątkę, no to jednak... A ten Cerber ma ogień, a my mamy co? Zimno, dobra. No to jednak mówię, no już ciężej to idzie, nie? Ten etap powiedzmy od pierwszego levela do jakiegoś 320 jest taki dość szybki, no ale to co wam zawsze powtarzam, w momencie zamknięcia piekła w mroku, no to już niestety progres postaci zwalnia, zwłaszcza właśnie jak mamy ciągle dziesiątą kopalnię, nie mamy tu żadnej wyższej. Zobaczcie, no tutaj topka, powiedzmy jakiś pierwszy lepszy 350 level, niech będzie nawet ten, no on ma tutaj gemiki po 400 z tego co widzę, a my mamy po ile? No my mamy po 300, nie? Nawet nie całe 300. Tam, tu chyba jeden, nie no, nawet, boże, nawet po 260 co niektóre. No i to jest właśnie ta różnica na gemach i to też bardzo, bardzo dużo robi. No i zobaczmy jeszcze runki w ogóle, nawet ten 350, niech będzie, jaką on ma runkę w broni, 25%. No to dobra, runki nie ma jakiejś... Tu też 25, THC jaką ma? 26. No dobra, no to runkami powiedzmy aż tak bardzo nie odstajemy od topki, ale jednak troszeczkę odstajemy, jest to dość, można powiedzieć, takie no, na pewno przeszkadza naszej postaci w jakimś tam szybszym progresie. Dobrze, teraz mamy tego kołka Van Helsinga, na niego mamy, mówię, ponad 1%, on nam jeszcze powinien siąść, po nim mamy wojownika, z racji tego, że jesteśmy zwiadowcą, boostujemy Kunegundę, to może nawet tego wojownika też byśmy przeklikali, no bo wiadomo, ten... Tutaj Maguś, no to jest jednak bloczek dla nas. Czy w ogóle dźwięki z gry nagrywam? Nagrywam, tak. Wszystko się nagrywa, wszystko działa tak jak powinno. Lecimy, lecimy. No i próbujemy go ubić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy już tutaj połowę levela dzięki tym, nazwijmy to, główną lożkom, bo ja nigdy nie lubię klikać takich, wiecie, lochów właśnie na tym etapie w strefie światła, no bo one nie dają jakoś duże expa. No ale mimo wszystko pół levela dostaliśmy. Może jeszcze nam się właśnie uda, no nie wiem, z dwa levele. No najlepiej by było wbić 3-3-5. To bym był w ogóle zadowolony dość mocno i potem jeszcze odebrać ten level z kalendarza, ale chyba na tyle lochów nie mamy, żeby aż taki progres zrobić, więc no może jakiś 3-3-3, może jakiś 3-3-4 też na pewno będzie super, no zawsze to parę leveli do przodu, już tak naprawdę jesteśmy na dobrej drodze do stopowania lochów, no nie? W sensie, no nie wiem na którym levelu tutaj będę w ogóle te lochy stopował, może też zacznę jakoś wcześniej, może jakiś 370, coś koło tego, o Jezu, to nam dało pół levela ponad, no fajnie, fajnie, okej, okay. Mamy coś dla Magusia, zobaczmy, plus 13, ma, więc możemy to rozmontować. Obejrzyjmy sobie tą walkę. Tu mamy kołka Van Helsinga. Razy 3 niech będzie. No tutaj pachołki nic nie zrobiły. No tu Kunegunda na szczęście 2 kryty. No i my 3 kryty. Okej, no nie było to takie proste, ale dobra. Kołek Van Helsing nam padł, super. Teraz mamy komendanta Kome, wojownik. Czy chcę go klikać na pałę, czy potem zrobimy jeszcze skana? Myślę, że on nam padnie, szczerze mówiąc. Myślę, że jego jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, właśnie z racji tego, że jesteśmy zwiadem. Boostujemy tą Kunegundę, to co już mówiłem. Ale okej, może na pałę nie klikamy, tylko na razie przeklikamy to, co na pewno możemy. Na doktora Banksa mamy 0,96%, więc jego może jeszcze ubijemy nawet po jakąś tam głupią naklejkę do klasera. Na Odyna mamy 0,94, no i na tego gruboskórnego Gerta. Esteros 0,20, czy ja chcę to robić? No chyba jest to za mało procent, tak mi się wydaje, żeby ten Esteros jeszcze próbować. No ale dobra, zobaczymy. Najpierw poubijamy to, co mogę.
No i potem będziemy kombinować. 0,19 mamy dokładnie na ten Esteros. No kurczę, po przebraniu na pewno by to siadło. Po przebraniu w ten weekend epicki, no to już myślę, że bez problemu. Zawsze tam może jeszcze jakaś runka delikatnie lepsza by nam wpadła i tak dalej. No ale czy ja teraz? No to jest maguś niby. Jakbyśmy tego maga pokonali, to potem mamy chyba zwiadowcę, który też by nam padł. No i potem mamy kolejnego maga, który chyba jest słabszy od tego 10 w Esterosie. Więc można by, wiecie, zrobić kilka lochów na raz i to by było na pewno bardzo, bardzo fajne. Ale no mówię, zobaczymy. Najpierw poklikam to, co mogę. Tu mamy jeszcze jakiś smoczy skarbiec w strefie mroku 0,50, ale nie będę tego robił, bo to jest tyle expa, co nic, a za małe procenty. Tak samo człowiek 1000 ciosów 0,37, to też raczej nie będę tego robił. Odyna sobie chyba też odpuszczę 0,94. Dobra, doktor Banks nam padł na szczęście. Co my tu mamy? Coś na zręczność dla Kunegundy plus 112. O kurczę, bardzo dużo, a dla nas plus 23. No to dobra, Kunegundzie zdecydowanie zmieniamy, tylko musimy tutaj runkę wymienić. To jest nasze, tutaj cyk, odzysk klejnotu, pyk, w ten sposób. Jak w ogóle tutaj stoimy z runkami? 15%, 15%, 15%. Czy ja zaczarowałem broń? No właśnie, nie zaczarowałem broni, okej. No i klasyczek, klasyczek, można by powiedzieć, jak nie zrobię jakiegoś błędu na... Miałem to w głowie, jak wymieniałem broń, to mówię, muszę sobie zaczarować. No ale w końcu się zająłem czymś innym, gadałem o czymś innym, no i niestety... Głupio zmarnowałem jakieś tam grzyby przez moje niezaczarowanie broni. Dobra, teraz mamy tego Odyna. Czy ja go chcę jeszcze machnąć? No spróbujemy. To jest 330 level, on też nam nie da za dużo. Ten Dr. Banks to w ogóle też śmieszny exp, strasznie słaby, więc no jest jak jest, ale niech będzie, mówię, potem naklejkę do klasera. Tego Odyna, no, o dobra, padł nawet szybko, więc jak najbardziej spoko, udało się. Tutaj mamy plus 19, ale coś do wiedźmy i bardzo dużo do wiedźmy, więc robimy to sobie w ten sposób. Brońka już jest na szczęście zaczarowana, więc okej, jeszcze się tu upewnię. No i teraz mamy gruboskórnego Gerta, 0,76 na niego, natomiast to było przed zaczarowaniem broni, w sensie nie miałem tej broni zaczarowanej. Może teraz nam to pójdzie sprawniej. No tu na pewno wiadomo, same kryty musimy machnąć, najlepiej z górnego rozrzutu, żeby to jakoś wyglądało. Ile ja potrzebuję do levela? 643 miliony expa w tym momencie. No czyli powiedzmy dwa takie lochy właśnie, które nam dają po 300 milionów expa. No i powinno to siąść, powinno to jakoś wyglądać. No ale trzy levelki już bite, nie? Trzy levelki już bite, więc mówię, jakiś mały progresik z tego dociskania wynika, jakiś tam level do przodu, level up z kalendarza, to, tamto, coś tam nam siądzie, coś tam nam się uda, powiedzmy, zrobić, jakiś progresik delikatny, żeby jeszcze tą postać wzmocnić jakoś. No mówię, zwiadowca je w ogóle. W ogóle ja teraz ogólnie, to muszę wam powiedzieć, kto tam ogląda takie moje pogawędki, mam mniej o wiele czasu i to będzie się utrzymywało, nie wiem, przez ile, przez dwa miesiące, może troszkę dłużej, nie wiem. Tutaj już jakieś tam sprawy, wiecie, prywatne nazwijmy to, więc z tego to wynika, że też streamów nie ma aż tyle na Twitchu, bo jest, będzie teraz na pewno troszkę mniej. No i też odcinków na kanale nie ma aż tak dużo, jak no powinno być, wydaje mi się. Ja wiecie, na kanał wrzucałem wszystkie dosłownie informacje. Jakieś tam głosowanie na ikonkę Necromancera, które było ostatnio, nie pojawił się film, normalnie bym nagrał. Jakieś tam właśnie, no wszystko, wszystko dosłownie co związanego z Shakesem, to ja wam o tym nagrywałem. Jakieś tam nawet krótkie odcinki, żebyście wiedzieli. Teraz przez najbliższe, no na pewno około 2 miesiące minimum będzie się to tak utrzymać, że tych odcinków będzie mniej, będę po prostu mniej streamował i tak dalej, no ale to jest tylko chwilowe, żebyście tutaj mieli jasność, kto jeszcze w ogóle ogląda ten film, bo już mamy 23 minutę, jest to tylko i wyłącznie chwilowe, jest to no spowodowane jakimiś tam sprawami prywatnymi, że coś tam się dzieje u mnie, powiedzmy, prywatnie. Więc nie mam też aż na tyle czasu, żeby właśnie wam wszystko nagrać tak, jakbym chciał, ale do tego wrócimy. Tu mówię, spokojnie, to nie jest tak, że nie wiem, nie chce mi się już, albo już mnie Shake zniejara, albo coś w tym stylu. Po prostu jest to chwilowe i do tego na spokojnie wrócimy. Nie musicie się o to bać. Dobra, i gruboskórny Gerd nam padł, bo też mogą się takie, powiedzmy, jakieś tam wątpliwości budzić w głowach co niektórych widzów, że wiecie, że mi się już po prostu nie chce, nie? Że już mnie Shake znudził albo coś. No ale właśnie w związku z tym, to co zacząłem mówić, w związku z tym ten zwiadowca nie jest tak ogrywany, jak powinien być, co już wielokrotnie mówiłem. Dobra, no i tu już mamy same takie lożki średnie. Poczekajcie, jeszcze sprawdzimy te procenty. No i może ten esterosik jeszcze popróbujemy. I jeszcze te środowiska musimy zrobić. No trochę tu mamy do zrobienia dzisiaj. Środowiska to też jest tam jakiś expik. Dobra, na esteros mamy 0,23, więc nam trochę wzrosło przez to zaczarowanie broni. No ale tutaj komendant koma...
jeżeli o niego chodzi w tej strefie mroku, 0,68, więc dobra, komendanta Komei jeszcze raczej zrobimy, dzięki czemu wbijemy 334 level, czyli no 335 będzie, jak nie wbijemy lochami, to wbijemy oczywiście tym level upem z kalendarza, więc z tym powiedzmy jakiegoś tam problemu nie ma, no ale mówię, dobrze by było jeszcze tutaj troszeczkę wycisnąć, ciężko idą te lochy, bardzo ciężko idą te lochy, no ale to jest niestety taki etap, więc spokojnie, tutaj wiadomo, że ta wiadomość nie dotrze do każdego. Ja w ogóle jeszcze myślałem, żeby zrobić ogłoszenie na Discordzie, żeby tam na karcie społeczność wam napisać, bo to też pewnie więcej osób zobaczy. Mówiłem też na Twitchu o tym, na Twitchu tam więcej na ten temat gadam, bo wiecie, na Twitchu jest mniej osób, jest taka powiedzmy swojska, luźna atmosfera, nazwijmy to. Więc tak jak wspomniałem, no po prostu będzie się taki stan utrzymywał przez jakiś czas, przez no około 2 miesiące myślę, a potem wracamy na pełnej i wracamy sobie do już takiego nagrywania tak jak kiedyś, czyli po prostu wszelkie informacje, jakie tam jakieś powiedzmy z Shakesa się pojawiają, no to od razu lecą na kanał, większy fokus na postaciach, większy powiedzmy no więcej streamów, to w ogóle też przede wszystkim, bo teraz tych streamów na przykład we wrześniu będzie bardzo malutko, bo będą około 3 tygodniowo zazwyczaj, potem jeszcze w ostatni tydzień września wyjeżdżam na 1,5 tygodnia, więc też nie będzie wcale streamów, no ale mówię, to się będzie tylko chwilowo utrzymywać. Dobra, i mamy to, 334 level, pięknie, mamy tutaj jakiś trinkecik na wszystkie staty, więc to sobie powiedzmy pominiemy, no i zobaczmy jak ta walka przebiegała, to będzie trochę trwało, Barbar nie zrobił za wiele. O kurczę, a co się stało z Kunegundą, czekajcie, Kunegunda coś w ogóle zrobiła? Nie, Kunegunda 2 miliony zabrała. Jezu, jaka tragedia. Musieliśmy my go sami dobijać. Okej, no i teraz mamy zwiadowcę. I możemy sobie zobaczyć w tej strefie mroku, oczywiście w 13 piętrze. I możemy sobie zobaczyć, jakie mamy procenty właśnie na tego zwiadowcę. Powiedzmy w ten sposób. No na niego mamy 0,22, dobra, na Esteros mamy 0,27 już teraz, jak wbiliśmy level jeszcze kolejny. Dobra, no to tego zwiadowcy już nie ruszam tutaj, 0,22, no może byśmy mogli spróbować, ale już tego na razie nie ruszam. Teraz mamy Tom Joffrey, chyba tak to się powinno czytać, nie jestem pewien. Ktoś mnie może w komentarzach poprawić, kto tam jest fanem Gry o Tron. Natomiast mamy Joffrey, no i spróbujmy. 0,27, nie dużo, nie mało, no dobra, może trochę, chociaż nie, no mało to jest powiedzmy 0,10, te prawie 0,30 to już nie są takie tragiczne procenty, no ale spróbujemy. To jest 10 w ogóle w tym Esterosie, jak jego pokonamy, to odblokuje nam się kolejny etap Esterosu, no i może wiecie, może coś tu jeszcze wyciśniemy, byłoby na pewno fajnie, bo to daje tego expa naprawdę, naprawdę sporo. Lecimy, lecimy. No jakiś, no kurczę, 4 levele już, nieźle, nieźle, w sensie nie ma tragedii, jeżeli chodzi o ten progres, nie? Już na tym etapie 4 levele wbić na jednym odcinku jest to męczące, w sensie, w takim sensie, że mówię, wolno te lochy padają, ciężko to idzie, musimy tak strasznie no wyciskać to, dużo grzybów idzie na to klikanie bardzo, no ale nie ma, nie jest to wcale takie złe mimo wszystko, bo taki progres mniej więcej, jaki zakładałem, że chcę zrobić, no to robię. Dobra, ile my na tego chcemy wydać grzybów? Powiedzmy z 250. Z 250 grzybków na niego od tego momentu. Jeżeli nie padnie, to trudno. Też nie ma co tutaj się zażynać. Ale no, może się uda. No jakieś kryty z górnego rozrzutu. Ona nam nie może, czy tam on, bo to jest on chyba. On nam nie może jakichś krytów ładować. Musi tutaj on zdecydowanie jakieś malutkie hitki w nas bić. No i właśnie jakoś to pójdzie, nie? Jakoś to pójdzie. I może się uda jego pokonać, a co za tym idzie kolejnego, który jest, jak dobrze pamiętam, właśnie zwiadowcą. No dawaj, dawaj. No te lożki ostatnio nam całkiem sprawnie poszły, mimo niskich procentów. Dość szybko je ubiliśmy, więc teraz może z Magusiem będzie podobnie. Było kilka takich bliskich prób. Jezu, pamiętam jak ja z tym przeciwnikiem się męczyłem na wojowniku na W40. To jeszcze był etap, gdzie, jak dobrze pamiętam, nie było run chyba, więc no mówię, teraz te runy bardzo dużo dają. Wtedy jeszcze tych run nie było. Ja codziennie wydawałem na niego po kilkaset grzybów. Nie wiem czy SF Toolsa chyba jeszcze wtedy nie było, jak dobrze pamiętam, jak ten wojownik był właśnie na takim etapie, więc ja nie wiedziałem do końca, czy ja go mogę pokonać, czy go nie mogę pokonać. I o, tam jaka bliska próba. I pamiętam właśnie, że się tak z nim męczyłem, dzień w dzień wydawałem, mówię, po kilkaset grzybów i chyba to trwało, nie wiem, przez tydzień. Próbowałem, żeby to w końcu ubić i się nie dało.
To były oczywiście inne czasy, mówię, bez SF Toolsa, jakbym miał SF Toolsa i widział, że mam na niego 0.05, to bym nawet nie próbował. SF Tools to jest w ogóle straszna oszczędność grzybów, jeżeli chodzi o takie klikanie lochów, no ale właśnie, no, to był mój koszmar, jeżeli chodzi o wojownika. Nie mogłem go pokonać, co chwilę jakieś bliskie próby. O, zobaczcie, a teraz nam się udało naprawdę szybko, udało nam się bardzo nawet szybko. Odblokowaliśmy kolejną część Esterosu, tutaj mamy kolejny itemek do wiedźmy jakiś. Zobaczmy, jak wyglądała ta walka, bo jestem ciekaw. Pierwszy krydon zwykły, my tutaj zwykły. Kurczę, trochę ta walka trwała, no ale bardzo dużo krytów z naszej strony i dobra, siedzi. Teraz mamy kogo? Teraz mamy dokładnie zimnego drania. Zimny drań to jest spacerek i mamy 3-3-5, czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy to, co zrobić chciałem. I teraz mamy kolejnego maga, sprawdźmy na niego procenty. To już będzie koniec ogólnie, ja tutaj już nie planuję nic klikać, w sumie mój cel na odcinek został zrobiony, ale zobaczmy, jak to wygląda z tą Bridget. Na Bridget 0.13, ok, czyli jeżeli chodzi o zwiadowcę, to Bridget jest większym problemem aniżeli właśnie ten 10 maguś, gdzie na przykład na wojowniku było na odwrót. Na wojowniku, jak pokonaliśmy tego 10, to potem ten 12, bo kiedyś, nie, to był 12, tak, bo kiedyś oczywiście Esteros był złączony w jeden loch, czyli Bridget była 12 w tamtym Esterosie, no to na nią mieliśmy o wiele większe procenty niż na tego 10. Tutaj jest na odwrót, więc trudno, podwyliczy krupa 0.25, ale no już tutaj kolejnego levela raczej nie wyciśniemy, więc wszystko. Jeżeli chodzi o klikanie lochów, to wszystko i dobra, i tyle. Mamy początek levela, nie wbijemy kolejnego środowiskami na pewno, tutaj awkom też nie, więc z czystym sumieniem możemy sobie odebrać level z kalendarza, no i mamy 336. Dobra, trochę leveli wbitych, trochę nadgonione, fajnie, okej. Okay, teraz jeszcze te środowiska na szybko. Jak dzisiaj będę robił awkę, to muszę połapać. W ogóle czekałem ze zrobieniem tych środowisk właśnie na odcinek, bo nie chciałem tego robić bez was. Też troszeczkę zmarnowałem, bo już te pupile miałem w weekend na setnym poziomie, więc już w weekend mogłem te środowiska ubić i po prostu już zacząć to karmić, połapać to, ale czekałem specjalnie na was, chciałem to zrobić na odcinku. Czy potrzebnie? Wydaje mi się, że nie, bo to nie jest jakieś wow, to nie jest jakieś giga ciekawe, no ale wiecie, no jakoś się tutaj bardzo nie spinam. Ten zwiadowca, gdybym grał teraz, powiedzmy, no tak jak grać powinienem, w sensie bym tam, wiecie, robił zarządca areny od linijki, bym generalnie się starał, skupiałbym się na tym wszystkim, no i grał tak jak, powiedzmy, na przykład, gdzie ostatnio startowałem, na EU1, o, zobaczcie, szybko nam to padło dość. To jest 12 trener oczywiście, jakby ktoś był ciekaw, na jakim trenerze robimy te środowiska, zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. No to myślę, że ten zwiadowca by miał, nie wiem, który level, 345 to chyba taki max, raczej tutaj więcej byśmy nie wycisnęli, biorąc pod uwagę moją ilość grzybów wydaną na to konto i tak dalej. Więc no, troszkę leveli jestem w plecy, ale no, jest jak jest. Dobra, Jaduna możemy złapać. Teraz tak, Paladona to my ubijemy w chwilę. Na setnym ptasiu to nie będzie żaden problem. Już w ogóle na tym ptasiu to około 90, chyba 92 mogłem tego Paladona ubić. Chociaż okej, stawia opór, no ale dobra, udało nam się to zrobić. No i tyle, jeżeli chodzi o światło, to tyle. Paladonik ubity, więc jego złapiemy sobie w ten weekend. Teraz sobie pokonamy tutaj. Tutaj muszę w ogóle dwa środowiska ubić. No i właśnie, to jest problem, mówię, od nowego backendu, odkąd wszedł nowy backend, odkąd jest ten, powiedzmy, no ten pancerz w pupilach, powiedzmy, jakoś tam aktywny, no to niestety tutaj w ziemi problem jest z tym, dość duży z tym środowiskiem. Triceracloca jeszcze jakoś tam ubijemy, chociaż Triceracloc ma chyba takie same statystyki jak ten ostatni, jak się nie mylę. No ale właśnie, z ziemią jest ten problem, że ja na przykład nie mogę jeszcze złapać Szczerbuna. Zobaczcie, muszę być albo w rankingu twierdzy w top 100, albo mieć 2500 czci w tym rankingu twierdz. No a wygląda to u mnie tak w tym momencie, więc ja w ogóle mam pierwszy raz sytuację, gdzie nie mogę złapać Szczerbuna od razu po ubiciu tego środowiska, więc to też nam na pewno jakoś tam przeszkadza. Złapaliśmy sobie oczywiście pupile, które tam były z jesieni, bo przypominam, że teraz zaczęła się jesień od 1 września, no i już jesienne pupile można połapać, to taka kolejna, powiedzmy, ciekawostka. No ale właśnie, tutaj z tym jest problem, odkąd wojownicy mają pancerz, no to ta ziemia, kiedyś ją się nawet polecało dla free to play to przejście, żeby właśnie wykijadło zrobić na 100, no i potem sobie przejść na tego tyranożarła, no a teraz nawet pay to win nie jest to wcale takie proste, ale ubijemy, troszkę dłużej tu najwyżej poklikamy większą ilość grzybów, no ale jest to oczywiście fajne przejście na dwa razy, więc warto jak najbardziej to zrobić. Dobra, no dawaj, Triceracloc, dawaj, jakie on ma w ogóle statystyki? Po 22 koła, 70 level, zobaczmy, jaki ten ostatni, ale drugi, w sensie przedostatni, ostatni to są 1:1 te same pupile, okej, ten nam padł, no i teraz zobaczmy tego, a nie, on ma mocniejsze.
Dobra, czyli chyba jak my je karmimy i one są u nas na tym samym levelu, czyli na 200, powiedzmy, bo to jest max, no to wtedy to one mają te same statystyki, przedostatni i ostatni. A teraz, gdy ubijamy je w środowiskach, no to każdy jest mocniejszy od poprzedniego, więc ten tyrek ma większy le... O, okej, dobra. Na Triceracloca nam poszło trochę więcej grzybów, ale za to Tyrek nam padł szybko, więc git. Jak widzicie, Tyrek ma 5 leveli więcej, no i po 2000 głównych statystyk również więcej, więc tutaj chyba jak w środowiskach ubijamy, to one są mocniejsze od siebie, a potem jak je mamy sami dla siebie i nimi walczymy, no to one są takie same, jak dobrze pamiętam. Dobra, zobaczmy tą walkę. Ktoś może w ogóle policzyć uniki, bo tutaj uników było na pewno bardzo, ale to bardzo dużo ze strony Wikijadło. Jeżeli ktoś jeszcze ogląda, komuś się chce, to może policzyć. No ale dobrze, kolejne środowisko zrobione, więc mówię, mrok musimy złapać dzisiaj, jak będę robił awkę na streamie. Tutaj musimy tyranożarła złapać. Paladona sobie złapiemy w weekend, w piątek. Pirodliszką myślę, że jeszcze mogę ubić jakieś środowisko, przynajmniej jedno. Zawsze to jakiś tam dodatkowy expik dokładnie wpadło nam. Teraz nie będzie eventu pupili, więc nie ma na co czekać. Jęzogniksa już raczej tą pirodliszką nie ubije, tak mi się wydaje. Tu jeszcze w ogóle mogę nakarmić ją, ale dobra, to mniejsza z tym. No i czy szlawężem ubije żółwia? Na pewno nie ubije. Szlawąż jest jeszcze za słaby. Więc tyle, więc chyba tyle. 336 level, finalnie 6 leveli, łącznie właśnie z tym levelem z kalendarza. No i wszystko. Mam nadzieję, że progresik wam się podobał. Troszeczkę tutaj nadgoniliśmy, troszkę wbiliśmy, powiedzmy, tych leveli. No w sumie mamy jeden z najwyższych leveli w gildii, z tego co widzę. Jest tak, raz, dwa... Tutaj 3-4. Tak, jesteśmy piątym najlepszym levelem w gildii, więc całkiem nieźle, całkiem generalnie nieźle, jakoś to, powiedzmy, nadgoniliśmy, jakoś to wyszło. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie, zrobiłem wszystko to, co chciałem, dopchnąłem te lochy, jak się przebiorę na weekendzie epickim, bo teraz mnie na weekend znowu nie ma, ale może jakoś tam się uda, może na telefonie, jak będę w pociągu albo coś, jakoś się poprzebieram, to najwyżej w kolejnym tygodniu znowu coś tam sobie poklikamy na tym zwiadowcy, ale progresik jak najbardziej myślę, że udany. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę pamiętajcie przede wszystkim, żeby zostawić, giveaway jest na kanale, o którym film wleciał wczoraj, do następnego wtorku można brać udział, więc jak ktoś przegapił, to zapraszam, no i co, dzięki raz jeszcze za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!